Drodzy widzowie, czytelnicy, internetowi obserwatorzy, krótka wypowiedź na mój serwer Discorda Gangli Gavin, a równocześnie do mojego daily vlogu. Dzisiaj jest 9 lipca 2022 rok, sobota. Wczoraj miałam live'a 8 lipca plus 15 lipca, w piątek za tydzień znowu live, 21:30 do godziny 2 w nocy, postaram się dużo nie spóźnić, a 18 lipca wyjeżdżam w poniedziałek za nieco ponad tydzień, bo dzisiaj jest sobota, w przyszłym tygodniu w poniedziałek, nie w tym, który będzie, tylko w następnym, wyjeżdżam na wybrzeże i dzisiaj wyjeżdżam nad Morze Bałtyckie w okolice Władysławowa. Dzisiaj nagrywam taki krótki komentarz na mój daily vlog i też serwer Discorda. Jakie wrażenia po live'ie i taka krótka zapowiedź, bo będzie taki film daily vlog. Po prostu składanka różnych nagrań z ostatniego miesiąca, bo cały czas nagrywam codziennie co się dzieje, a w ogóle Wam nic nie pokazywałam na kanale i zamierzam przed moim wyjazdem nad morze to wszystko zaprezentować. Słuchajcie, chyba znowu poplątałam daty, bo dzisiaj jest 9 lipca 2022 rok. Wczoraj był 8 lipca mój live, to chyba tak powiedziałam, w piątek. Za tydzień w piątek 15 lipca kolejny live i 18 lipca wyjeżdżam nad Morze Bałtyckie w okolice Władysławowa. Chciałam bardzo podziękować za udział w moim wczorajszym live'ie 8 lipca. Przepraszam, trochę byłam nie w humorze. Kto oglądał, to wie, dlaczego pokłóciłam się z chłopakiem, z którym się spotykam, Markiem Łangowskim, youtuberem, moim przyjacielem. Nie wiem, co dalej, jak będą wyglądały nasze relacje, dlatego że planowaliśmy spędzić razem kilka, może kilkanaście dni nad morzem, może 2 tygodnie. Ja chciałam 2 tygodnie. A w tej chwili to jest trochę trudna sprawa. Nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało. Jeszcze się wypowiem tutaj w dalszych ujęciach na ten temat. No niestety się pokłóciliśmy i nie rozmawiamy ze sobą, z Markiem od wczoraj. Także nie wiem, mam trudną sytuację, bo nie wiem, co z rezerwacją miejsc. Marek mi dał pieniądze, 500 zł na wpłatę zaliczki. Nie wiem, czy mam wpłacać te pieniądze, czy on nie jedzie w końcu, czy jedzie i na ile, nic nie wiem. Na początek to należałoby się pogodzić, wyjaśnić po prostu tą sytuację i może Marek powinien mnie przeprosić za to, co pisał na czacie w czasie live'a i potem do mnie na Messengerze oraz na czacie Discorda, czacie live'a na YouTube, na portalu YouTube i na serwerze Discorda Gangli Gavin. Takie trochę przykre były tam zwroty. Myślę, że trzeba by to najpierw wyjaśnić, a potem się zastanowić, co dalej z naszymi relacjami. Jestem tutaj na spacerku 9 lipca 2022 i nagrywam takie krótkie wypowiedzi na serwer Discorda, a równocześnie na mój kanał YouTube do wideoblogu, do daily vlogu. Otóż dzisiaj jest 9 lipca, wczoraj miałam live'a 8 lipca. Przed chwilą nagrałam, że bardzo dziękuję za udział moim widzom w tym live'ie, przepraszam, że nie miałam dobrego humoru. No i ważna jest taka informacja, że teraz taką zapowiedź nagrywam, że zapraszam do oglądnięcia mojego wideoblogu. Natomiast on się będzie składał z różnych ujęć z minionych dni, bo na przestrzeni lipca i czerwca dużo nagrań się posypało. Właściwie od wyjazdu Marka z Krakowa w maju, pod koniec maja, także czerwiec i lipiec, i w ogóle tych nagrań nie pokazywałam, nie prezentowałam, więc będę robić
to w ten sposób, będę prezentować je w ten sposób, że będę sobie na przykład nagrywać, o, hello, dzisiaj jest 9 lipca, wczoraj miałam live'a, pozdrawiam Was serdecznie, drodzy widzowie, a teraz zobaczcie sobie nagrania z archiwum, z poprzednich dni, których nie zdążyłam Wam pokazać. Dzisiaj nic ciekawego nie robiłam, więc dzisiaj nie ma żadnego daily vlogu, wideoblogu, bo odpoczywam sobie po prostu po live'ie. Wczoraj kilka godzin live'a do bodajże 4 rano chyba. Nagrywałam od 23, więc 5 godzin myślę, że to wystarczy i nie potrzeba żadnych dodatkowych filmów, bo wszyscy chcą sobie po prostu live'a oglądnąć. W związku z czym przyjdę do domu i wrzucę na Discorda te zapowiedzi, jak również postaram się zmontować jakiś wideoblog. Moi widzowie zatrzymali się tutaj na tym stateczku. Właśnie idą tam z naprzeciwka, o. I umówiliśmy się na rozmowę, bo tutaj pani, jedna pani ma imieniny albo urodziny, za chwilę się dowiem. No i o. Właśnie jestem tutaj nad samym, pod samym Wawelem, pod samą Wisłą. Piękna pogoda. I proszę, i tutaj Wawel na horyzoncie i stateczek. Dzień dobry, panie. No wiem, a to jest pusto. Aha, to ładnie. Aha, no to fajnie, nie? Ale jak ktoś jest wysoki, to nie wiem, czy się zmieści. Na wysokim osobie to nie bardzo. Bo to jest takie łóżeczko. Aha, i tu jest łazieneczka. Jakaś taka pysznie z toaleta. Ładnie. Słuchajcie, zostałam zaproszona na urodziny i imieniny, tak? Dominiki. Która jest ze swoim bratem Mateuszem. Ze swoją mamą, panią Sabinką. I z wujkiem Bogdanem. O, i tutaj torcik. Tak. Takie fajne tam za oknem widok. Teraz się przełączyłam na siebie. O, i taki ładna tutaj sala. Różne jakieś tutaj rzeczy, catering. Za oknem Wawel. A tutaj, a pokój już sfilmowałam, taki pusty, otwarty. O, i tu się okazuje, że tu są takie pokoje. I są takie fajne kajuty i takie czteroosobowe pokoje. Ale może też są jakieś inne pokoje takie dla... Może są pokoje takie dla też nowożeńców jakieś, może jakieś małżeńskie, nie wiem. O, i tu ładny zachód słońca. I dzisiaj jest 6 lipca 2022 rok. Tutaj Wawel, tylko nie widać, za mostem Grunwaldzkim. 6 lipca 2022, środa, po południu, godzina 19. Imprezujemy sobie. Jestem na imieninach i urodzinach Dominiki. Fajny torcik. Zachodzik słońca, mój ulubiony, pójdziemy za chwileczkę na spacer. O, taka ładna sala. Statek Marta. I jeszcze może się uda, to tutaj Państwo sobie pójdą na rejs za oknem. Wawel, tylko troszeczkę nie widać. I tutaj słoneczko zachodzące. To jest krótkie nagranie na Discord. Discord Gang Eli Gabi. Mój serwer na Discordzie. Kochani widzowie, dzisiaj zostałam wyciągnięta. Zaproszona na imprezę Dominika, którą poznałam na gali otwarcia zawodów firm MMA w Krakowie w maju. Zaprosiłam na swoje urodziny i imieniny i właśnie oni sobie tam imprezują. Są imieninki, urodzinki, torcik. Za chwilę pójdziemy gdzieś na spacer, no i sobie rozmawiamy. Tutaj Dominika mówi, że mnie ogląda ze swoim bratem, z mamą i
z tatą, także wszystko fajnie. Ja sobie złożyłam taką czarną sukienkę, tenisówki, buty na obcasach mam w torebce. Na razie nie wkładałam. A oprócz tego, no to szukam pensjonatu na wyjazd, na wakacje. Dobra, nagrałam sobie tutaj. Możemy sobie pójść na spacerek, tu się przewietrzyć, nie? No, no to ja zjem. Fajny stateczek, słuchajcie. Nie, zostawię krótko. Idziemy na spacerek. Jesteśmy na urodzinach i... Lecimy, bo musimy na Szczecin. Ze Szczecina polecimy do Świnoujścia. Ja muszę... Słuchajcie, kochani, ja muszę zacząć jakieś poważne rzeczy nagrywać na tym moim kanale, bo takie osoby w różnym wieku mnie oglądają. Ja nie mogę jakichś głupot opowiadać. Zwłaszcza, że moja mama też mnie ogląda, także kupiła sobie nowego smartfona i tablet i siedzi i mnie ogląda przez cały dzień, wyobrażacie sobie, także nie jest tak, nie jest to wszystko takie proste. Dobra. Spotkanie z widzami, 7 lipca 2022. Jesteśmy w fajnym stateczku. Na fajnym stateczku już imprezka się tutaj zwija i idziemy się przejść. A ja wracam do domu, zrobię kolację córeczce i szukam dalej pensjonatu na wakacje, bo nie mam nic znalezione. Szukam na lipiec, sierpień nad morzem jakieś kwatery. Słuchajcie, są tutaj pokoje czteroosobowe, kosztują 180 zł dla dwóch osób, taki z dwoma łóżka, takie piętrowe. 300 zł z łożem małżeńskim. Ale moim zdaniem takich po prostu pokoi z łożem małżeńskim powinno być więcej. O, i tu się umówiłam z Państwem. Koleżanka, którą poznałam na imprezie otwarcia, na gali imprezy Fame MMA, Dominika. Ona mnie zaprosiła na imieniny urodziny. Idziemy się teraz przejść. No, tylko te łóżka takie piętrowe to dla jakichś wycieczek. Jak wycieczek? Mówię, że te łóżka takie piętrowe to bardziej pod kątem takich wycieczek, nie? To barka była, w Czerubini. A to kiedyś by co tam było na dole, że jakieś ryby łowili? Barka to była, to wydobywali piasek i żwir. Aha! Aha, i myśli pan, że przerobione to jest na... Ta, barka stała. I że kiedyś tam była jakaś ładownia, nie? Tak, na dole była ładownia, u góry była maszynownia. Aha, i to tam, gdzie restauracja, to rozbudowali, nie? No, stało to puste i później to przerobili na takie bary, aha, piwo tamtego. No to dobry pomysł, ja może taką barkę kupię i przerobię. No to były te barki. A to kostuje trochę. Te barki stały na Zabłoczu. Aha. A na Zabłoczu tam właśnie wydobywali ten żwir, piasek. A prawda, no. Było no tego, no i to sprywatyzowali i sprzedali to wszystko, nie? Wszystko poszło. Stocznia była tam, jak są dąbie. Tam naprawiali te barki. Tak, to prawda. To teraz już nie ma. To ja wszystko wiem, muszę to wiedzieć. No tak. Ja też jestem krakowianką, to ja też dużo wiem. To wyjdziemy na spacer. Jak w Krakowie? Dobra, to na razie. Na pani mosty? No, ja znam tylko ten. Grunwaldzki, Dębnicki. Grunwaldzki, Dębnicki. To nie jest. I ten most. Najstarszy most. Most Piłsudskiego? Towarowy, kolejowy. Najstarszy most jest pod Górzu Piłsudskiego. Na nitach robiony, na stali. To są mosty lat 70. Pod Górzu Piłsudskiego? Tak, to jest kościół Piłsudskiego. To jest pod Górzu koło idzie, Korony. Co idzie tam pod Koronę? No, aha. To jest zrobiony na nitach. Stal. Ale on nie wygląda na taki stary. Bo no, a teraz był w remoncie, wie pan ten most. On
proszę panią, ja tam przez ten most przechodziłem, bo mieszkałem tam. Aha. Na pańszczyźnie. No, był ale tylko teraz... Jeden most. Ale teraz zrobili potem to... Potem tu zrobili most na tym tutaj, co my przechodzimy. Ale potem, żeby most był za mało, to zrobili drugi tam. No i kładkę zrobili i wszystko. Dobra, to ja na razie kończę. Zawsze można się coś dowiedzieć ciekawego. Patrzcie, jak się ubrały dziewczyny. Nie, no ładnie, może idą na jakąś imprezkę, a one są z tymi chłopakami dwoma, nie. Słuchajcie, Smoczek Wawelski, tu sobie ludzie oglądają. Zachodzik słońca, piękny. O, tutaj moi widzowie. Przyprowadziłam ich pod Smoka Wawelskiego. Słuchajcie, mam torbę. Queen of the Hated, Lagavin. Jakieś materiały rozdam moje reklamowe. Idę za chwilę do domu, bo mam obowiązki różne. No a fajnie tak o zachodzie słońca sobie tutaj być na ulicy. Nagrywam telefonem, jak było widać na cieniu. Słuchajcie, moi widzowie, o! Moi widzowie tam idą, rozstaliśmy się. Ja tutaj zostałam pod Wawelem i wracam do domu, bo muszę szukać pensjonatu na wyjazd. Torebeczka moja, Queen of the Hated. No codziennie jacyś widzowie chcą się ze mną spotykać, także muszę sobie dodrukować materiałów. Wawel w tle. Muszę poprosić moich administratorów, żeby pomogli mi tutaj w komunikacji z widzami. Zaraz nagram na ten temat osobne ujęcie. Witajcie drodzy widzowie, jestem tutaj nad Wisłą. Byłam przed chwilą na spotkaniu z Dominiką i z jej rodziną. Dziękuję bardzo za zaproszenie na urodziny, imieniny, ale tak na krótko tylko przyszłam. Teraz sobie nagrywam taki komentarz. Muszę wam powiedzieć, byłam w tenisówkach na tym spotkaniu, ale przebrałam sobie to dopiero teraz, jak już się rozstałam z gośćmi, buty na obcasach. Zawsze tak robię, że chodzę gdzieś, biegam w jakimś obuwiu sportowym. No i ostatnio to polubiłam te tenisóweczki czarne. No i jak potem jest okazja, to sobie przebieram. Dzisiaj sobie przebrałam właśnie na taki bucik. Trzeba było od razu o tym pomyśleć i jestem pod Wawelem. Drodzy widzowie, czytelnicy, internetowi obserwatorzy, dzisiaj jest 6 lipca 2022, za dwa dni mój live 8 lipca. Byłam przed chwileczką na spotkaniu z moimi widzami, tutaj właśnie pod Wawelem.
Wawel za mną. O, tutaj się ładnie prezentuje. Natomiast ja wracam do domu, bo muszę córeczce dać coś do jedzenia, jeszcze ją ewentualnie zabrać na rower. Bawiła się dzisiaj cały dzień pod domem. Jestem w trakcie szukania noclegu na wybrzeżu. Jeżeli ktoś może pomóc, to będzie bardzo miło. No i tyle, taka krótka informacja na Discorda. Pozdrawiam serdecznie moich widzów, czytelników, internetowych obserwatorów. Piękny widok tutaj na Wawelu. Przyszłam sobie jeszcze taką po prostu dogrywkę zrobić, bo zaraz Wam pokażę, jaka fajna pogoda. No i codziennie tak troszeczkę nagrywam. I na moim kanale ostatnio przerwa z filmami była, ale słuchajcie, mam bardzo dużo nagrań. Także je po prostu tak powrzucam. Nie będę synchronicznie, chronologicznie tych nagrań przedstawiać, a więc wycofuję się z tej formuły daily vlogów. Może się nawet pojawić film sprzed roku. Zwłaszcza, że niektóre moje filmy YouTube mi usuwa z różnych powodów i muszę je przemontowywać, więc czasami będę przypominać niektóre filmy. Wiele filmów z wakacji nie zrobiłam, zapomniałam, wrócę do nich. Już mi się znudziła ta formuła daily vlogów, tylko wolę takie po prostu spontaniczne nagrania. Trochę nowe, trochę stare ujęcia, więc będę robić jakieś plansze i będzie fajnie. A tymczasem dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do widzenia. Tutaj nad Wisłą jest dużo takich stateczków. Ten statek, w którym były te urodziny, to on jest tam na horyzoncie, w środku kadru, stateczek Marta. O, i tutaj na ławeczce moje rzeczy. A tu takie ładne ujęcie na Wawel, którym teraz skończę, bo na razie biegnę do domu. Grunwaldzkim, wracam ze spotkania z widzami, mam nagrany filmik, nie wiem czy go zmontuję. 7 lipca 2. Jestem na moście Grunwaldzkim, wracam ze spotkania z widzami. Krótki filmik, nie wiem czy go zmontuję, 7. Jestem na moście Grunwaldzkim, 6 lipca 2022. Krótki filmik spod Wawelu, piękny Wawel tutaj w tle. W tym miejscu z Markiem nagrywałam fajne ujęcia ognisk sztucznych, jak był Nowy Rok, Marek Łangowski, youtuber. Dzisiaj na moim kanale może jakaś składanka filmów, jeśli zdążę zrobić. 6 lipca 2022, Wawel w tle. Wracam ze spotkania z widzami. Ela Gawin, mam tutaj nagrania, zdjęcia pokażę Wam. Dzisiaj nie mam mnie za dużo na Discordzie, bo działam, pracuję, walczę. Torba Queen of the Hated.
Życzę miłego dnia wszystkim moim kochanym gangusiom i miłego wieczoru. Wawel w pięknym ujęciu. O, i tu jest ten stateczek Marta, gdzie są te noclegi. Z tym, że tam, żeby sobie dwie osoby nocować, to jest tylko jedna kajuta z łóżkiem małżeńskim, a tak to są po prostu podzielone te łóżka na takie piętrowe. Słuchajcie, wracam do samochodu ze spotkania z widzami. Fajnie, że oni w takim miejscu się spotkali, gdzie ja lubię zawsze chodzić. Piękny Wawel na horyzoncie. Cześć, słuchajcie, spotkałam mojego widza Kubę z Krakowa, ma 17 lat. Dzisiaj jest 27 czerwca 2022 rok, akurat jestem w McDonaldzie, kupuję jedzenie. No i co słychać? A, dobrze jest, wracam akurat z pływania. Oglądasz mnie? Oglądam. A gdzie byłeś pływać? A w Parku Jordana. Tak? Tak. A tam jest jakiś basen? Niby jest, niby nie. Tam na terenie tej sadzawki dawnej? Tak, tak. A jaka głębokość? A? Do moich kolan. No to dużo nie popływałeś. Nie. Ej, raczej takie... popłacisz tylko. Aha. Słuchaj, i co? I chodzisz gdzieś do liceum? Do techniku. Aha. Czekaj, chodź tu bardziej do cienia, bo akurat słońce wychodzi. Dobra. I co? I nie nudzicie, co tam oglądasz? Moje filmy, czy live'y, czy co? Głównie live'y, ale mało się udzielam. Filmy też czasem oglądam. Podobała mi się bardzo seria wyjazdów z panem Markiem. Tak? Tak. A co mam w ogóle zmienić w tych filmach? Szczerze? Ty jesteś wysokim, że sam jest na pracy. Aha. Więc jakiś ciekawych, nie? Coś pokazywać, więcej jakieś wybuchy warty, nie? Prawci, no. Jakieś pranki, nie? Tak. A oglądasz tą ekipę Freeza, co? Rzadko, ale czasem się zdarzy. A ty masz prawicowe poglądy, czy prawicowe? Prawicowe. Aha, to raczej. Dlaczego mnie lubisz, nie? Też, no. Jakbyś chodził na czarne protesty czy tam coś, to pewnie mnie by ci się podobało. Nie, raczej nie chodzę w takie miejsca. No to szemrani fajnie. Ludzie tam są. Słuchaj, chcesz kogoś pozdrowić? A ja bym chciał tutaj bardzo pozdrowić z tego miejsca mojego dobrego kolegę Artura. I to w sumie tyle. Słuchajcie, pozdrawiamy wszystkich. Wyślę ci zaraz na Messengerze ten filmik, będziesz mógł też sobie coś nagrać. O, jesteśmy tutaj, czekaj, nagram nas w całości. Jesteśmy pod McDonaldem. Ja też dzisiaj idę pływać, tylko na skałki Twardowskiego. Także pozdrawiamy z Krakowa. Boże, żeby tylko nie zamoczyć telefonu. O Jezu, jak zimno! Wiecie, jak jest gorąco. Żeby tu jakieś ludzie nie przyszli. To żabo jedno. Ludzie, jesteśmy w żabie. Nie popychaj mnie! Matko! Ja ci go... Nie chlam. Zepsujesz mi telefon. Ty za gorąco!